Zaatakował maczetą na stacji paliw. Potrącił go kierowca BMW żabno, atakował maczetą na stacji paliw. Kierowca BMW usiłował potrącić sprawcę. Pobudzony mężczyzna próbował wybić szybę w BMW na jednej ze stacji benzynowych w żabnie województwo. Małopolskie. Kiedy kierowca postanawia ratować się ucieczką, sprawca wyciąga maczetę i uderza w auto. Następnie udaje się w kierunku wychodzącego z budynku pasażera, którego z opresji ratuje kierowca BMW potrącając napastnika. Otrzymaliśmy zgłoszenie o uszkodzeniu mienia. Prowadzimy czynności w kierunku szukania sprawcy, powiedział interim.pl znak zapytania ASP. Sztabowy Paweł Klimek Starnowskiej Policji. W sieci pojawiło się nagranie z monitoringu. Widać na nim, że na terenie stacji paliw wjeżdżają dwa samochody. Gdy pasażer pierwszego pojazdu wchodzi do budynku stacji, z drugiego auta wysiada pobudzony mężczyzna, który próbuje wybić szybę w BMW. Kierowca ratuje się ucieczką i okrąża stanowiska z dystrybutorami. W tym momencie sprawca wyciąga maczetę i ponownie uderza w auto. Następnie udaje się w kierunku pasażera, którego z opresji ratuje kierowca BMW potrącając agresora. Otrzymaliśmy zgłoszenie o uszkodzeniu mienia. Prowadzimy czynności w kierunku szukania sprawcy, powiedział interim.pl aspirant. Sztabowy. Paweł Klimek z Policji.